Grzegorz Górny, witam po przerwie. Przed nami ostatnia odsłona rozmowy z naszym dzisiejszym gościem Pawłem Błażywiczem. Witam ponownie. Tłumaczem, redaktorem i inicjatorem wydania książki świętego Bazylego Wielkiego, pogańscy mistrzowie chrześcijan. Rozmawialiśmy o tym, jak pogaństwo. To greckie, przedchrześcijańskie mogło w niektórych wymiarach łączyć się harmonijnie z przekazem chrześcijańskim i że na tym tle powstała pewna kontrowersja, pewien spór w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Omawiany przez nas dzisiaj Bazyli Wielki był właśnie zwolnikiem tego, że można czerpać z tradycji pogańskiej i jak się zakończył ten spór w kościele? Czy historia przyznała rację Bazylemu, czy też jednak później jego przeciwnicy no, też osiągnęli pewne wpływy? Jak to wyglądało? <laughs> Rzeczywiście, Bazyli zwyciężył. Bazyli zwyciężył i nie tylko, że Bazyli zwyciężył, ale to jego dzieło zwyciężyło. Tak jak wspomniałem, że, że jest bardzo możliwe, że to dzieło w rzeczywistości było skierowane? Nie do młodzieży chrześcijańskiej, a do elit pogańskich, by przekonać ich, że właśnie chrześcijaństwo bardzo ceni literaturę, filozofię antyczną, że chrześcijaństwo nie jest zagrożeniem dla kultury klasycznej. I gdzieś tam między wierszami może to też być zaproszenie do tych elit, że skoro oni rzeczywiście że szukają życia, moralnego, prawda? Pięknego życia i że skoro są wyznawcami, bo można o nich powiedzieć właśnie o tych elitach intelektualnych, że, że są jakoś nawet wyznawcami tej kultury jako jakaś jakaś forma religii, że skoro są wyznawcami tej kultury porządku, harmonii, racjonalności, tego logosu, przez małe l, tego logosu, który dla chrześcijan, bo to Bazyli też mówi, że, że właśnie Literatura antyczna jest najlepszym przygotowaniem do studiowania Pisma Świętego. I że być może właśnie ten list jest też zaproszeniem do tych elit pogańskich, aby spróbowali poznać. Skoro poznali Logos przez małe L, aby poznali Logos przez wielkie L. Właśnie ten Logos chrześcijański, o którym. Wspomina święty Jan na początku swojej Ewangelii. I rzeczywiście, może taką manifestacją, właśnie przyznania racji Bazylemu, jest święty Tomasz Zakwinu, który właśnie w swojej, w swojej działalności naukowej, teologicznej, filozoficznej, garściami czerpie z Platona i z Arystotelesa. I już od tego, od tego momentu właściwie filozofowie antyczni nie, nie schodzą z areny w kościele katolickim, w ogóle w filozofii, w filozofii europejskiej, zachodnioeuropejskiej. Natomiast ciekawe jest, że tak samo nie schodzi z areny ten list do młodzieży o wykorzystaniu literatury pogańskiej. Prawda? Bo jaka była jego percepcja, jakie były jego dalsze losy? Czy wiemy, jak on wpłynął, konkretnie to dzieło, jak wpłynęło na kształtowanie świadomości ówczesnych elit, zarówno chrześcijańskich, jak i pogańskich? Trudno nam powiedzieć, jakie były rzeczywiście efekty, tak, bo to już tak jak piosenki Manamu czy Perfektu żyją własnym życiem, niezależnie od tego, czy ktoś się tak zgadza z, z tymi, którzy je napisali czy śpiewali, tak. Podobnie jest tutaj. Ale wiemy, że, że to dzieło było używane w szkolnictwie bizantyjskim nieprzerwanie, że mamy dziesiątki, sześćdziesiąt, sześćdziesiąt kopii tego, tego utworu Bazylego w, w samym XI wieku, prawda? czyli to jest średniowiecze. Tak? I teraz jeśli chodzi o Europę Zachodnią, takim wybuchem popularności tego dzieła. Jest, jest początek wieku XV, czyli epoka renesansu. I, i tutaj został przetłumaczone to dzieło zostało przetłumaczone na, na łacinę przez, przez włoskiego humanistę Leonardo Bruni. Jest ciekawym, bo mamy takie dwa prądy. Humanistyczne, renesansowe w Europie Zachodniej. Jest prąd taki chrześcijański, który właśnie chce wracać do tych autorów klasycznych, żeby uzupełniać, żeby opierać o nie, żeby współgrały właśnie te wartości głoszone przez chrześcijan z wartościami głoszonymi przez twórców antycznych. Ale jest tak, Także taki nurt y, poganizujący, powiedzielibyśmy y, podobny do, do ideologii Juliana Apostaty. Natomiast oba nurty wyciągają właśnie to dzieło Bazylego do młodzieży jako swój sztandar. Tak? Y, król, y, król Hiszpanii, Jan II, y, zaprasza, zaprasza właśnie y, tłumaczy. Żeby przywieźli to dzieło właśnie do, do Hiszpanii. Tam jest dzięki właśnie poparciu króla wydawane w Salamance. W tym, w tym utworze rozczytują się zarówno protestanci, jak i katolicy. Jest wydawane w jednym tomie wraz z dziełem, na przykład włoskiego humanisty. Pico Mirandoli, w tym samym tomie mamy, mamy dzieło Erasma z Rotterdamu, w tym samym tomie mamy takie imprimatum, czyli zezwolenie, prawda, od, od Filipa Melanchtona, czyli jednego z twórców, z twórców protestantyzmu, który właśnie tak pozytywnie odnosi się też do tego dzieła, do tego dzieła Bazylego. Podobnie zresztą Calvin także poleca czytanie Bazylego i Powiedzmy sobie na drugim po drugiej stronie barykady mamy Leona X papieża który, który też zachęca do wydawania tego utworu Tomasz Morus który zaczytuje się w tej, w tym liście i właściwie już nieprzerwanie to wchodzi jako kanon zarówno do szkolnictwa katolickiego jak i protestanckiego Yy, powiedzmy w czasach w czasach nam wydane zostaje to dzieło yy, już w pierwszej połowie XV wieku w krakowie yy, jest uczone w słynnej szkole yy, płockiej małachowiance w innych w innych szkołach już tak na przełomie średniowiecza i, i renesansu w polsce znalazłem takie bardzo ciekawe tłumaczenie yy, dyrektora yy, cesarsko królewskiego Wyższego liceum w Rzeszowie Andrzeja Oskarda, który z Greki tłumaczy to dzieło na język polski na dwa lata przed wybuchem Powstania Styczniowego więc mamy właśnie wydane specjalnie na potrzeby uczniów co ciekawe wiele tekst jest po polsku przetłumaczony na język polski natomiast przypisy wciąż są i po polsku, ale i w grece i po łacinie, czyli jest ewidentnym, że ci uczniowie też znają i grekę i łacinę. Więc to jest taki szczególnie wzruszający ten egzemplarz właśnie andrzeja oskarda ale mamy też też tłumaczenia i, i dzieło to jest używane w dwudziestoleciu międzywojennym i zaraz po wojnie zostało przetłumaczone przez, mm, przez tadeusza e, sinkę wybitnego e, wybitnego właśnie tłumacza i, i profesora znawcy literatury literatury antycznej e, i powiedzmy sobie dzisiaj w stale to dzieło jest tłumaczone i wydawane we Francji w Stanach Zjednoczonych na różne języki też już po też w latach, już w tym XXI wieku, także nawet jest wydanie w języku katalońskim. Prawda? Także rzeczywiście się cieszy wielkim, wielkim takim, takim wzięciem ten utwór. I rzeczywiście wydaje mi się, że jest to świetne, świetny podręcznik, ja bym powiedział, komunikacji. Świetny podręcznik komunikacji dla ludzi myślących w różny sposób, mających różne poglądy ideologiczne polityczne światopoglądowe tak bo pokazuje gdzie się spotykamy spotykamy się tam gdzie jest natura człowieka tak? I jeżeli, jeżeli mamy odwagę przyznać rację właśnie pogańskim filozofom antycznym tak? niezależnie od tego czy jesteśmy katolikami czy protestantami czy prawosławnymi tak? to samo, myślę, że, że z równym powodzeniem mogliby czytać i przyznać rację, czy muzułmanie, czy hinduiści, prawda? Zresztą tam też jest, też jest mowa o takiej, o jednej postaci z terytorium Indii w tej książce. Pan jest z powołania, jak wspominał, nauczycielem, uczy młodzież. Bazyli Wielki napisał ten list właśnie do młodzieży. Czy wobec tego ta książka jest też przydatna w, w kształceniu, w formacji młodzieży w czasie pańskiej pracy? Ja wszędzie, wszędzie gdzie, gdzie uczyłem, wspominałem. wspominałem o tych właśnie przykładach w rozmowach i, i z uczniami, i z nauczycielami. Natomiast jest ona ciekawa ze względów takich, jeśli chodzi o historię, historię literatury, bo jest pewna duża, poważna luka podręcznikowa. Jedno z pierwszych dzieł, które mówi się o dziełach chrześcijańskich, na przykład, kiedy się uczy języka polskiego, to właśnie o. O tym, o tym świętym, który tam pod schodami prawda, leży i na niego wylewają pomyje. Aleksy. Święty Aleksy. Prawda. Może prawda, jest pieśń o Rolandzie, prawda, też, ale, ale właśnie to jest utwór, który łączy tradycję, prawda, który jest tym ogniwem łączącym tradycję antyczną. Z tą tradycją już literatury chrześcijańskiej nie ma drugiego takiego dzieła prawda, wybitnie chrześcijańskiego z jednej strony, a z drugiej strony właśnie wybitnie też klasycznego nie ma i to dzieło właśnie pokazuje, że nie ma jakiegoś drastycznego konfliktu między literaturą klasyczną a literaturą chrześcijańską, że oczywiście mogą być jakieś pojedyncze utwory, ale zasadniczo główna idea zarówno literatury antycznej, jak i literatury epoki chrześcijańskiej, niezależnie od tego, czy jest pisana przez chrześcijan, czy nie, no to jest właśnie szukanie prawdy, szukanie dobra, oddanie pierwszeństwa wartościom duchowym, sile, charak sile charakteru, wolności, która się objawia jako panowanie nad samym sobą, a później panowanie nad tym, co mamy, co mamy wokół siebie, Właśnie służby, służby innym ludziom. To ciekawe, że też w ostatnich e, latach w Polsce też się ukazywały prace naukowe, czy też popularyzatorsko-naukowe, e, które drążyły e, ten temat. E, na przykład zmarła niedawno profesor Maria Dzielska o tym e, pisała, czy chociażby Dariusz e, Karłowicz, Ka Karłowicz tak. w święci. Sokrates i Inni Święci czy arcyparadoks śmierci, bo w tym arcyparadoksie śmierci pojawia się taka teza, że dla filozofów antycznych właściwie życie było takim przygotowaniem się do dobrego umierania, że dla dobra śmierć jakby miała finalizować dobre życie i jakby oni w pewnym momencie ten ideał filozoficznego życia odnajdywali właśnie w życiu chrześcijańskim. I czy rzeczywiście było tak, że... Niektórzy z filozofów greckich właśnie pod tym wpływem się nawracali. Nie znam przykładów takich wybitnych, znanych filozofów greckich, którzy, się na, którzy przyjmowali chrześcijaństwo. Trzeba tutaj wymienić, myślę, przede wszystkim Plotyna. Tak? Raczej widać, że Y, chociażby niesamowitymi intelektualistami, wspaniałymi no, mocarzami, mocarzami y, myśli, y, najczęściej nie byli w stanie odkryć sedna chrześcijaństwa. Da? Y, to samo zresztą, no, co powiemy właśnie czy o Libaniszu, czy, czy o, o, o Julianie Apostat, o Apostacie. Oni jednak y, właśnie bardzo często... Patrzyli na chrześcijaństwo przez pryzmat literatury, czyli przez pryzmat Pisma Świętego, które było napisane stylem, który dla nich był uważany za barbarzyński. No to była kojne, czyli ta Top. greka, tych greka, takich, prostaków, tak. robotników portowych. Ta. Greka zrozumiała wszędzie na świecie, mieszanina wszystkich różnych rodzajów grek, ta, która była wtedy dużo bardziej popularna w świecie rzymskim niż dzisiaj angielski. No tak zresztą tak. Ga gasili ci myśliciele Justyna, świętego Justyna, mówiąc mu, no że... Napiszcie te swoje dzieła w jakimś języku bardziej wzniosłym, to porozmawiamy, a nie w tej grece potocznej kojne. Tak, więc ciekawe, że właśnie ci wybitni, najwybitniejsi filozofowie nie byli w stanie przeskoczyć tej bariery prawda, literatury, prawda, samego stylu. Nie, nie, nie byli w stanie przebić się do sedna chrześcijaństwa i, i nie byli w stanie dostrzec podobieństw. Natomiast właśnie tacy filozofowie jak. Jego właśnie wspomniany um, Justyn. Justyn On chyba pierwszy prawda? dokonał tej tak, syntezy. Pierwszy dokonał tej syntezy i zresztą za karę został skazany na śmierć zresztą przez um, konkurencyjnego filozofa um, w Rzymie, który nie mógł, widział, że, że nie miał argumentów i, i po prostu doniósł na niego władzą i, i został Justyn skazany na śmierć. Więc um, mamy takich powiedzmy ludzi szukających intelektualistów, szukających prawdy, bo tutaj właśnie Justyn jest świetnym przykładem, bo on e, szukał i w filozofii platońskiej, i stoickiej, prawda, e, czy mamy podobnie, mamy, no chyba sztandarową postacią będzie święty Augustyn, który wszędzie szukał prawdy, daje gnostyków, e, i w końcu znajduje, tak, e, no to to jest rzeczywiście wybitny myśliciel, wybitny myśliciel, który na pewno może, może równać się gdzieś Plotynowi i, i tym innym wybitnym myślicielom antycznym, który przyjmuje rzeczywiście, przyjmuje chrześcijaństwo. A jednocześnie jednak cały czas jest filozoficznie zanuszony tak, w Tak, nie w w odrzuca, przyjmuje chrześcijaństwo i nie odrzuca, i nie odrzuca antyku. I wydaje mi się, że także dzisiaj właśnie w tych pismach antycznych, czy Platona, Arystotelesa, Pitagorejskich, Stoickich, że dzisiaj różne strony sporu politycznego czy moralnego mogą odnaleźć wspólny język, żeby zasiąść do dyskusji, która da jakieś rozwiązania. To ciekawe, bo ja ostatnio prowadziłem taką debatę podczas Kongresu Polska Wielki Porek z europosłami, i oni mi mówili, że z dzisiaj eurobiurokracja czy te elity zachodnie, nie tylko eliminują chrześcijaństwo z tej tradycji europejskiej, ale okazuje się, że także tą klasyczną tradycyjną filozofię grecką. No nie tylko filozofię, bo Hipokrates był, tak. był medykiem, ale tą całą właśnie myśl także grecką. Humanistyczną. humanistyczną. Tak, że to jest rugowane na, na równi z chrześcijaństwem. Tak, to jest no, to jest nie, niezrozumiałe, tak, bo też. Yy... Karol, Karol Wojtyła, tak później Jan Paweł II. On nawet kiedy zwracał się do, w różnych kazaniach, w pewien sposób zwracał się do komunistów. tak Mówił, że wystarczy, jeżeli będą będziecie przestrzegać zasad humanistycznych, tak, nie musicie przestrzegać zasad chrześcijańskich, przestrzegajcie zasady humanistyczne, to tam się spotkamy. Da? Tam się spotkamy. Czyli w zasadach humanistycznych da, yy, Jan Paweł II papież widział bardzo dobre miejsce, żeby usiąść spotkać się z komunistami. Tak? Czyli chodzi o to prawo naturalne, prawo o święty Paweł pisze, że jest w sercu każdego człowieka złożone przez Jak najbardziej. Boga. W sercu w rozumie w naturze, w duchu i w ciele każdego człowieka. Da. I że to dotyczy tej filozofii myśli greckiej, ale czasami można te ziarna też odnaleźć. Te ziarna gdzieś, są wszędzie wszędzie, ponieważ no, człowiek, jest, człowiek jest taki sam, jeśli chodzi o przestrzeń, jeśli chodzi o jeśli o czas, człowiek się nie zmienił od wieków. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. To było najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Naszym gościem dzisiaj był pan, Piotr, pan Paweł Błażewicz. Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy, słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Ja dziękuję bardzo. Grzegorz Górny. Do widzenia.